Hej, Mercedes. Słucham. Opowiedz dowcip. Co mówi elektryk do przyjaciela? Będziemy w kontakcie. No i zobaczcie, jako wielki miłośnik ogrodów angielskich, czyli tych rosnących swobodnie w przeciwieństwie do ogrodów francuskich, które są na bieżąco pielęgnowane i przycinane, nie siałem, a wyrosło. I tak się kiedyś żyło. Człowiek nie musiał dbać o wszystko, nie musiał aż tak planować swojego jestestwa, swojej rzeczywistości. Jak chciał się wybrać gdzieś samochodem, brał bagaż, wrzucał kabinówkę do bagażnika, wsiadał, jechał. Dzisiaj czasy się zmieniły. Oczywiście podróż musimy planować zgoła odmiennie. Wyrastają nam jak grzyby po deszczu, albo jak mówi słynny redaktor pewnego programu, jak ciepłe bułki po deszczu. Wyrastają nam samochody, które są... No właśnie, czy one są nam potrzebne? Klasycznym przykładem samochodu, który wątpliwie jest nam do czegoś potrzebny, jest Mercedes EQS SUV. EQS SUV jest tak naprawdę takim mocno nadmuchanym kombi. Miałem kiedyś, przyznam się wam, takiego... jak to powiedzieć najdelikatniej, nazywaliśmy go Znachor, jeździł z nami na kolonie do Koszelanki i jego hobby to było nadmuchiwanie żab. Wiem, że dzisiaj to brzmi obrzydliwie po prostu, że ktoś wsadzał w dupę żabie słomkę i ją nadmuchiwał. On chodził w takim zielonym wojskowym dresie i jak już nadmuchał te żaby, one pękły, to z tych glutów i z tego wszystkiego wycierał sobie ręce w ten dres. I ten dres był taki cały ufluchany w tych glutach, a on go nigdy nie zmieniał. Kolonie trwały 3 tygodnie. Wyobraźcie, jak człowiek się czuł, będąc z nim w jednym pomieszczeniu, a spaliśmy po 10 wtedy w jednej sali. No więc pomny tych doświadczeń, stwierdzić muszę jednoznacznie, że ten EQS SUV wygląda jak ta żaba w ostatniej fazie nadmuchu. Tuż przed pęknięciem. Nogi krótkie, ręce krótkie, oczy wytrzeszczone i zanim strzeliła, to właśnie tak wyglądała. Ogromne 22-calowe felgi. Wszystko przykryte, zawoalowane. Żadnych kratek, żadnych przelotów, bo oczywiście elektryczny układ napędowy tego nie potrzebuje. Sylwetka, która całą sobą krzyczy i utyskuje, że chce mieć jak najniższy współczynnik oporu powietrza, czyli CX. Rzeczywiście... przy dosyć wysokim samochodzie udało się osiągnąć 0,26. Okej, to jest bardzo ważne w przypadku samochodów elektrycznych. Tylko tutaj walczymy o te ułameczki, słuchajcie. Wydajemy 850 tysięcy na samochód, który ma, nie wiem, masaż w fotelach z przodu, mnóstwo elektroniki, wielkie ekrany, podgrzewane fotele, wentylowane fotele i uwaga, nie korzystamy z niczego, bo chcemy przejechać o 40 km więcej. Niż gdybyśmy z tego korzystali. Ten samochód potrafi uczyć swojego właściciela czego? Wstrzemięźliwości. Niezwykle ważna cecha, czyli wydam w pytę pieniędzy, zafunduję sobie super luksusowy samochód, a potem będę miał kaca moralnego w momencie, kiedy będę z tych udogodnień korzystał, bo wiem, że skracam sobie zasięg. Nawet 46 km w trybie tym tak zwanym oszczędnym, a w trybie komfortowym to jest różnica na jednym ładowaniu. Tyle więcej można przejechać. No i teraz się trzeba zapytać, po co? Po co? Czy nie lepiej kupić sobie prostego elektryka, który nie ma masażu w fotelach i dowiezie nas z punktu A do punktu B, a potem go szybciutko naładujemy? Czy wbijać się w takie upasione stworzenie, no, które da nam ten komfort, ale będzie nas, uwaga, namawiać do wstrzemięźliwości. Jak na naukach przedmałżeńskich, dalibóg. Dobre to. Tak, wszystko oczywiście musi być dotykowe. Ja mam kluczyk w kieszeni. A propos kluczyk, zobaczcie. Taki... czym kiedyś można było odróżnić złoto takie prawdziwe od tak zwanego ruskiego? Bo to ruskie było zawsze takie czerwone. Nasze matki miały obrączki, które były takim złotem czerwonawym, bo wtedy można je było tylko takie złoto z ZSRR sprowadzić. Dziwnie się czuję, jak ten Jasik mnie tak ociera po mojej plerezie tutaj z tyłu, misternie układanej przez cały ranek. A teraz mi się to zaburza o tę Alcantarę, bo mi łapie każdy włosek. Albo powinienem przywrzeć do tego krzesła. O, i tak już jechać, ale to mi znowu niewygodnie jest, no. Mam takie elementy na wpół lekko drażniące. Chociaż wygodne, no, na dłuższą metę. To z takiego jasieczka się korzysta, kiedy człowiek sobie rozłoży ten fotel i na przykład... odpoczywa podczas ładowania tego samochodu, bo tutaj naprawdę czasami odleżyn można dostać, no. Żeby naładować te ponad 100 kWh, to trzeba troszkę czasu przy ładowarkach spędzić. Ale o ładowaniu za chwilę. Najpierw poekscytujmy się tym, co nam EQS SUV daje podczas jazdy. Podczas jazdy daje nam rzeczywiście fenomenalną ciszę.
Jak jadę poniżej 30 km na godzinę, na zewnątrz wydziela się dźwięk, takie buczenie ostrzegające, że jedzie samochód elektryczny. To jest oczywiście nawiązanie i zgoda z przepisami Unii Europejskiej, tak samochody muszą być produkowane, ale tu w środku faktycznie cisza jest obłędna. Mogę sobie dopalić, nie wiem, na przykład w trybie sport będę miał układ napędowy słyszalny, nawet będą międzygazy, przegazówki przy redukcjach wirtualnych biegów, wirtualne przegazówki są robione w trybie sport. Kompletnie mnie to nie bawi, wiecie, bo to nie do tego ten samochód służy. On ma płynąć. O, ja za własne pieniądze nie będę się męczył, ani nie będę jechał w trybie eko, bo się zaraz naładuje, ani nie będę jechał w trybie sport, bo nie chcę się rzucać tym samochodem po ulicy jak zwierzę. Będę jechał w trybie komfort, bo ten tryb moim zdaniem najbardziej i właściwie wyłącznie do tego samochodu pasuje. No jest jeszcze, gdybyśmy chcieli pokonać jakąś tam większą przeszkodę, nie mówię tutaj o jakimś rowie melioracyjnym, ale na przykład podjeździe pod wyższy krawężnik, no to jest tryb offroad, który winduje zawieszenie o 2,5 cm do góry, zaś sam system czuwa nad tym, że jak przekraczamy 110 na godzinę, obniża zawieszenie o kilka centymetrów w trybie... O nie, no ten mnie ostrzega o tych prędkościach i tak cały czas będzie gulgotał i pipczał tutaj, no. Tak, bo on tu widzi, że jest 30, a tu wcale nie jest 30. O, zobacz, i przy każdym przekroczeniu... No nie. To są jaja, naprawdę. To się da gdzieś wyłączyć z pozycji. Za każdym razem się włącza od nowa. No i właśnie. W ramach wolności i demokracji mamy dźwięki otaczające nas, których w ogóle nie chcemy, które nas denerwują. Kupuję sobie taki samochód po to, żeby mieć ciszę, a on mi co 15 sekund jako 2 na godzinę przekroczę limit prędkości, fejkowy, bo naprawdę tu nie jest 30, tylko 50, a on cały czas widzi 30. No to mnie to drażni, znowu mnie to wnerwia. To są te detale, które potrafią mnie rozsierdzić do czerwoności. O, ale za to zobacz ta. Skręt. Tylna oś nawet do 10 stopni się tutaj rozpina. Oczywiście za dopłatą, bo jak nie dopłacisz, to masz tylko 4,5 cm. Ale jak dopłacisz, to ci softowo to zmieniają i masz nawet do 10 stopni skrętną tylną oś. Wydaje się faktycznie, że on zawija jak ciągnik siodłowy. Także EQS-owi, SUV-owi Nobla bym dał za promień skrętu czy średnicę zawracania, jak zwał, tak zwał. Bardzo dobry wynik, jeden z najlepszych w tej klasie. Przy tym rozstawie osi i przy gabarycie samochodu o długości ponad 5 metrów to jest naprawdę rewelacyjny wynik, a takimi samochodami też musimy zjeżdżać na wielkomiejskie parkingi, w których naprawdę czasami trudno się zmieścić nawet autem klasy kompakt. Dobra. Cały czas próbuję go otworzyć, ale on cały czas jest dla mnie zamknięty. No co wy na to? Allo? No i się cały czas zamyka. Fajne to. Nie chce mnie. Tak jak ja prawdopodobnie nie chcę jego, tak on nie chce mnie. No, otwórz się. Odszedłem już przecież. Nie, czyli muszę wyjąć kluczyk i muszę go namówić do tego. Teraz tak. No, zbliżeniowość jest, powiedzmy, dyskusyjna w takim razie w tym samochodzie. Bardzo szerokie progi, w ogóle bardzo długie, szerokie nadwozie. Ten samochód waży... O mój Boże, jego masa... Zacznę od innej, z drugiej strony. Jego dopuszczalna masa całkowita wynosi prawie 3,5 tony. Czyli jeszcze troszkę, jeszcze nam baterię powiększą o 20 kWh i będziemy musieli robić prawo jazdy na ciężarówki, żeby tymi samochodami jeździć, bo tu niebezpiecznie zbliżamy się do 3,5 ton albo... Ustawodawca zmieni przepisy i odsunie troszkę ten balans pogranicza pomiędzy samochodem osobowym a ciężarowym. Sam z siebie ten samochód waży 2810 kg. No i to są jaja już. Tutaj naprawdę to już jest nieprzyzwoite i namawianie do wstrzemięźliwości, podczas gdy osiąga się taką masę, to jest tak jakby amerykański tłuścioch, który waży 310 kg, nagle został z zawodu dietetykiem. No nie, sorry, ja mu nie wierzę wtedy, ja tego nie kupuję, bo coś tak rozpasanego nie może mnie namawiać, żebym ja się wyrzekał czegoś na rzecz nie wiadomo czego, podczas gdy przy każdym przyspieszeniu ten biedny układ elektrycznych silników musi pociągnąć za sobą ponad 2 800 tony. Oczywiście to jest wyposażenie, to jest pneumatyczne zawieszenie, to są te luksusy, które w tym samochodzie są, ale naprawdę porządny, luksusowy samochód spalinowy, na maksa dobrze wyposażony, w tych 2300-2400 byłby w stanie się zmieścić. Coś chciałem Wam pokazać. Przednią pokrywę, której tak naprawdę nie używa się, będąc
nie młodą lekarką, tylko klientem tego samochodu, bo płyn do spryskiwacza uzupełnia się tutaj w takiej bocznej szufladce. Czyli tu właściwie nikt nigdy nie zagląda, ale ja z dziennikarskiego obowiązku zajrzę. O, już coś pracuje, już coś się wentyluje, już coś chłodzi. Ten samochód działa w oparciu o własne przekonanie o sztucznej inteligencji, że jest ona tak fantastyczna i niezastąpiona, że aż boli. Nic tu właściwie nie ma. Schowany tam, między przednie koła, silnik elektryczny. Bateria jest umiejscowiona dokładnie pod całą podłogą, wykorzystuje całą jej przestrzeń, a ta przestrzeń jest ogromna. Ponad 100 kWh tutaj wtłoczono tej baterii, tak więc wyobraźcie sobie, że ładowanie tego samochodu z gniazdka 230 V będzie trwało jakieś, no tak od 5% do 100, jakieś 5 dób. Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Po raz kolejny namawiamy do wstrzemięźliwości. Powściągnąć emocje, nie dać się kusić złemu, tylko spokojnie czekać 5 dni, żeby się przejechać tym zarąbistym skądinąd samochodem. A dlaczego ja tak wiszę? A bo muszę, bo Mercedes nie namawia do wstrzemięźliwości, bo Mercedes zaoszczędził, żeby nie dać tutaj pałąka do przytrzymania przedniej pokrywy, bo teoretycznie nie powinienem tu zaglądać, ale chcę, bo jak chcę, to mogę. Prawdopodobnie zadecydował o tym chęć redukcji masy w tym samochodzie. Sam człowiek, Boże, żyjemy w czasach naprawdę tragifarsy, jakiejś tragikomedii. Nie ma pałąka do przytrzymania pokrywy, żeby było lżej, a ważymy 2810 kg. Jedna ręka mi ścierpła, przerzucę się na drugą. Albo nie, nie będę już tutaj gadał, bo to i tak nie ma o czym gadać, bo tu się nic nie dzieje, no. Oczywiście EQS 580, czyli ta topowa, najmocniejsza wersja układu silników elektrycznych. Oczywiście napęd na 4 koła, bo tu nie może być inaczej. Większość tych dużych elektrycznych samochodów mają po prostu po 2 albo po 3 silniki odpowiedzialne za napędzanie obydwu osi. No dobra, tutaj teraz troszkę plusów, bo wkraczamy do przestrzeni, która może być bagażnikiem, może też być dodatkowymi dwoma miejscami siedzącymi. Wtedy EQS robi się siedmiomiejscowy. Okej, przestrzeń gigantyczna tutaj jest, trzeba przyznać. Bardzo równomiernie ułożona, bardzo prostokątna. Nieco ponad 600 litrów tutaj zmieścimy na co dzień bagażu. Jak położymy siedzenia, to ponad 2000 litrów wejdzie. I tym pomiarom można wierzyć. Hello! One nie są fejkowe, jak to by dzisiaj młodzież powiedziała. One są prawdziwe i faktycznie, jeżeli ktoś miałby odwagę cywilną wybrać się tym samochodem gdzieś dalej niż do Garwolina zwanego Żarwolin, albo Grójca, albo, no dobra, Radomia, no niech będzie te 110 w jedną stronę, to rzeczywiście możesz się tutaj bez problemu nawet w 4 osoby spakować. Po to się robi takie samochody. To nie jest terenówka, robi się SUV-a po to, żeby wygodniej się wsiadało i wysiadało, a także, żeby dać tę funkcjonalność, której, jak się okazuje, w takich samochodach potrzebujemy. To auto pozwala naprawdę na bardzo wiele. On za mną się korek zrobił, bo przyspiesza poniżej 5 sekund od zera do paki. On naprawdę jest bardzo szybkim samochodem, tyle że jeżeli chcemy troszkę powciskać tego gazu, musimy się zliczyć ze sporym zużyciem prądu na 100 km. Ogromna bateria powoduje, że faktycznie przy wielkomiejskim ruchu ten samochód będziemy ładować dosyć rzadko, bo nawet jeżeli pokonamy w mieście te 80-100 km dziennie, to przy miejskim zużyciu w granicach 25 kWh na 100 km, to mamy takie dobre 4-5 dni jeżdżenia z dużym spokojem. Natomiast, kiedy tylko staramy się pojechać bardziej dynamicznie albo pojechać płynnie gdzieś w trasie 100 km na godzinę czy autostradowe 140, to nagle patrzymy, że te baterie musimy ładować nad wyraz często. Gdyż podawany teoretyczny zasięg na jednym ładowaniu przez WLTP wynosi 593 km i od razu można go sobie włożyć między bajki. Wystarczy, że temperatura spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza, już ten zasięg skraca się o 1/3. Wystarczy, że na chwilę skorzystamy z trybu sport, że przewieziemy naszych pasażerów troszkę bardziej dynamicznie i już ten zasięg skraca się o kolejną 1/3. Przy równej jeździe autostradowej ten samochód będzie zużywał przy 140 km na godzinę grubo ponad 30, a nawet rzekłbym nawet, że prawie 40 kWh na 100 km. Przy takim zużyciu baterii zasięg na jednym ładowaniu spada do niebezpiecznych 320-330 km. A to już są żarty. No dobra, pokażę tę salonkę. O, przy pana jasieczek zamszowy, tylko tutaj mi fryzur mi zepsuje. Dobra. Bez domykania? Niemożliwe.
Nie ma domykania w takim samochodzie? A drzwi są lekkie jak tektura, to cała ta masa jest rzeczywiście skumulowana chyba w tej baterii, no bo bateria jest wypierdziana w kosmos. EQS SUV. Moim zdaniem samochód bardzo wielu kontrastów, bo wsiadamy i mamy przekonanie, że jesteśmy królem wszechświata. Że jest tutaj tak zarąbiście, że tu jest tak to wszystko wykończone, że będziemy to porównywać, nie wiem, z Maybachem pierwszej generacji albo z najlepiej wyposażoną S-klasą. No, jest to taka troszkę gra pozorów, moi drodzy, bo czar szybko pryska wtedy, kiedy zagłębimy się w szczegóły tego jestestwa. O, zrobić ciszej. O, młode tłoki. Pasują. O. A, ten nie jest przesuwny, tylko jest haptyczny na zasadzie jednak dotyku. I że cały ekran się rusza. I to są rzeczy, które zaczynają mnie denerwować. Ja wypiłem rano melisankę, ja nie piłem jeszcze kawy. Jestem spokojnie usposobiony, nastawiony naprawdę pozytywnie do tego wszystkiego, ale będę Wam także mówił o tym, co mnie denerwuje. O, uruchomienie CarPlay nie było możliwe, dobrze. Rzeczywiście nawet się wyświetla okładka młodych tłoków tutaj. Wszystko jest pięknie. Jasne wnętrze, podświetlone, ogromne trzy ekrany, potężne. Tutaj nawet pasażer ma swój zegar, sikor, tam sobie może wszystko ustawiać w tym zegarze. Ale z drugiej strony, no kurde balans, żeby nie obrazić nikogo, ale no, cyganeria. No cały czas Mercedes do mnie mówi, że nie będę tym dyskretnym Mercedesem, że ten luksus gdzieś skryje, że tego przy bliższym poznaniu dopiero osiągniesz i rozpoznasz, tylko on najpierw robi wielkie wow, a potem mówisz, o kurna, ale kupa. No, co to jest? Plastikowy ten, środek kierownicy, tutaj, ta bułka, gdzie jest poduszka powietrzna, nieobszyty skórą, 850 tysięcy? No błagam. Tutaj te gwiazdki, to jest tak, jakby człowiek jeżdżący Mercedesem miał majtki, skarpetki, buty i wszystko i czapeczkę z daszkiem z logo Mercedesa. No, sorry Gregory, ale mnie to razi. Z tego można zrezygnować oczywiście, to jest konfiguracja samochodu testowego, niech te gwiazdki będą. Troszkę nawiązanie, kiedyś bolidy Formuły 1 były całe też ogwiazdkowane, ale troszkę tego wszystkiego jest za dużo, troszkę tej ostentacji jest za dużo w tym samochodzie. Gdyby to nieco zawoalować, gdyby to nieco ukryć, prawdopodobnie każdy czułby się z tym lepiej. Osobliwa pozycja za kierownicą, bo można tutaj usiąść tak nisko, że ja się czuję, jakbym siedział w jakiejś wyścigówie. Kierownicę można wypuścić i mało widać we wszystkie strony. Współczynnik CX, czyli współczynnik oporu powietrza, tak zdeterminował sylwetkę tego samochodu, że zobaczcie, ogromna przednia szyba pochylona pod niemiłosiernym kątem tutaj, sięgająca mi prawie tutaj do czupryny, bardzo nisko umiejscowione lusterka, czyli gdybym siedział wyżej, o, o teraz widzę, tylko wyglądam jak idiota. Ale by tak jechał jak nauka jazdy, no. Rzeczywiście, zaczynam, o, widzę przednią pokrywę nawet z tymi dwoma wybrzuszeniami, tyle, że do lusterek muszę zerkać, o, tak, żeby mi łeb opadł. Dziwne, inaczej niż w każdym innym samochodzie, z którym się spotkałem do tej pory. No i dobra, no wsiadłem, siedzi się znowu bardzo wysoko, nadspodziewanie wysoko. Ten samochód z tej perspektywy zrobił się optycznie nagle jakiś taki wąski, wysoki, mocno przeszklony. O dziwo, nawet w tej wersji wyposażenia, tutaj na tylnej kanapie, fotele są elektrycznie regulowane, ale są tylko podgrzewane, nie są wentylowane i nie mają masażu. Dobrze mówię, bo patrzycie? No. To jest cały czas sprawdzanie, cały czas korekta jest potencjalna, no, może być. Teraz tak, raz, dwa, trzy, no cztery ekrany. Z tym można sobie robić różne rzeczy, można go włączyć, wyłączyć, można go wyjąć. On jest takim przenośnym tabletem, o, power off, dlaczego ja nie chcę? Restart? O, zaczęło się. Pan Adam wziął do ręki urządzenie elektroniczne, to od razu albo się chce wyłączyć, albo zrestartować. Ja nawet jak idę do kasy w spożywczaku, to się zawiesza drukarka do papieru, do paragonu fiskalnego. No niestety tak już mam. To wszystko koresponduje ze sobą, wcale tego nie trzeba trzymać w dłoni. Może to być równie dobrze tutaj, ale jak leży tutaj, to nic na nim nie widać w sumie. Więc dobrze jednak wszakże, jak w tej dłoni leży. Co to jest tutaj? Ładowarka indukcyjna. I teraz zobaczcie, taki wielki podłokietnik wypierdziany w kosmos, gdzie kiedyś co się robiło? Chłodziło się szampana, korzystało się z popielniczki i różnych innych przyjemności dnia codziennego albo weekendowego. A tu dzisiaj co możemy?
Jeden ekran naładować, na drugi ekran sobie popatrzeć, rozejrzeć się w prawo, widzimy ekran. Rozejrzeć się w lewo, widzimy ekran. Oczywiście, nowożytne czasy. Znowu, od tego nie uciekniemy, ale chyba to jaranie i picie było przyjemniejsze na tylnej kanapie. Nie, jest najwyżej puszkowe, można kupić tutaj, obalić i wrzucić puszki takie ociekające jeszcze browarem do tych pięknych, jasnych, plastikowych wszakże kieszeni. Kiedyś to wszystko było skórzane. Jeździliście kiedyś taksówką W123? Te wszystkie chwytaki na gazety, to wszystko była taka pięknie marszczona skóra na takich specjalnych sznureczkach. Ja tęsknię za nim. Może jestem stary, no dobra, ale tęsknię za tym, bo czegoś mi zaczyna w tej motoryzacji naszej pięknej i kochanej brakować. Co ważne, jak nie mamy zajętej pozycji tutaj na tylnej kanapie, to ten ekran jest wyciemniony. Jak usiądziemy, on się sam aktywuje po to, żeby można było z niego korzystać. Na szczęście można też zupełnie go wyłączyć. O. I to też działa i to też robi robotę czasami, żeby sobie odpocząć, bo on jest tak dominujący tutaj, że ja poza nim świata nie widzę. Jak patrzę na ekran, jak jadę samochodem, a nie prowadzę go, to chce mi się żygać. O, także sedba tru. O, znowu, myślałem, że popiołka będzie. A nie, no nie, 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 co? Gniazda HDMI, bo tu TV Tuner jest, tu można całą telewizję świata obejrzeć w ogóle, i YouTube, i kanały naziemne, i wszystko. Tylko ja wam powiem jedno, ja wam to pokazał, ale już nie chcę. Bo jak wstałem rano, pełen wigoru, że będę testował takiego pięknego SUV-a Mercedesa, to po kiego ja mam teraz siedzieć i oglądać telewizję tutaj? Wolę sobie skończyć szybciej te zdjęcia i pójść inteligentnie pokonwersować z kierownikiem do przechowalni. Nie? Na przykład zjeść kanapkę, napić się kolki, wypić jakieś dobre espresso. Bo na tym też życie polega, nie tylko na ekranach. Teraz w mojej perspektywie, zobaczcie, ja siedzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No plus klimatyzacja, 7, plus panel dotykowy, to jest prawie 8. 8 ekranów z jednej pozycji widzianych tutaj. Przecież to reżyserka niedawno tylu kanałów nie miała, nawet jak się telewizję robiło. No, telewizja Wizła taka była kiedyś, no. I nie było tylu ekranów. A tutaj, no, wszystkie przywędrowały. Nie, dobra, ponarzekać można. Podsumowując, wnętrze Mercedesa EQS SUV 580 wygląda nad wyraz nobliwie. Wszakże, tylko na pierwszy rzut oka. Przy bliższym poznaniu nieco traci, ale jeżeli ktoś szuka samochodu ultra nowoczesnego, to proszę bardzo, on jest za mało nawiązań do tradycji. Troszkę. No dobra, to zróbmy to. Jeden szybszy zakręt, żeby się aż tak nie ślamazarzyć. O! Uhu! Ale ta pneumatyka płynie. Faktycznie on się wykłada jak taki obrośnięty muszelkami waleń. Gdzieś, jak go znosi na mieliznę, to on się tak mniej więcej w tych zakrętach wykłada. Nie o to w tym chodzi. Tutaj nie szalejemy po zakrętach. Jedziemy płynnie i szybko i elastycznie. O, tym samochodem. No i dobra. Mam tutaj na wyświetlaczu chwilowe zużycie energii. Zaraz się rozpędzę do dozwolonego limitu tutaj, czyli o 100 km na godzinę. Kolejne ostrzeżenie dostałem, dobra. I zużycie teraz przy 100 na godzinę chwilowe wynosi 35 kWh na 100 km. Dużo za dużo. Mercedesie drogi, obiecywałeś, że to zużycie będzie spadać, że Mercedesy, nawet te luksusowe, elektryczne, będą zużywały, no, oczywiście ideałem byłoby 9, ale niech zużywają 15 nawet kWh, byłoby bardzo dobrze. 35, dużo za dużo. Ale z drugiej strony jest dużo rzeczy, które dopracowano tutaj, które przy tej ekstremalnie nudnej jeździe z tym układem napędowym, można się tym samochodem zabawić. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Włącz masaż fotela kierowcy. Uruchamiam masaż w fotelu kierowcy. Mam wibrę pod udem. Lewym, prawym. Jaka szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jaka szkoda, że Państwo tego nie czują. Ale naprawdę mam. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Włącz masaż pleców kierowcy. Włączam masaż. Można? Można. Kiedyś to ona na połowę nie reagowała. W ogóle zawsze mówiła, słucham, albo że nie może wykonać tej czynności. A dzisiaj może. I zobaczcie, co ja robię podczas testu samochodu. Coś, co jest kompletnie dla mnie nietypowe. Zamiast upalać, cieszyć się, przepinać, biegi, robić między gazy, to ja gadam z jakąś panią Mercedes o jakimś zasmarkanym masażu pleców. O tempora o mores, jak mawiali pradawni Słowianie. Słuchajcie, te samochody są po to, żeby być. One nie są po to, żeby ekscytować, one są po to, żeby
unijaczyć. O, nowe słowo po polsku wymyśliłem teraz, żeby nasze bytowanie było nijakie, czyli żeby jechać zlawszy się z tłumem, żeby niczym się nie wyróżniać i żeby być tylko dopieszczonym pod kątem tych czysto prostych, egoistycznych potrzeb. Kiedyś to było picie i palenie, a dzisiaj to jest pykanie w ekrany. To są te potrzeby, których, jak się okazuje, my wymagamy w każdym momencie naszego jestestwa, naszej egzystencji na tej planecie. Czyli jak mam 16 ekranów dookoła, to mam być teraz człowiekiem szczęśliwym. Obojętnie, jaki samochód ma osiągi, ile dojedzie, dokąd zajedzie. Nieważne, on mi to wszystko ma zaplanować, on mi w tym wszystkim ma pomóc, on mi będzie jeszcze nakazywał rezygnować z poszczególnych tych funkcji, które mam dostępne, ale żeby wydłużyć zasięg, nie będę mógł z nich korzystać, także to on ma sterować moim życiem i on ma mi mówić, co jest fajne, a co jest niefajne, a nie odwrotnie. Takie jest podsumowanie testu EQS-a SUV-a. Mądry wóz, tylko po co?